Bez tajemnic, podcast, sezon piąty. Dymitr Błaszczyk, zapraszam. Marta, pasjonatka malarstwa, podróży po Polsce i Europie, radca prawny. Dzień dobry. Dzień dobry. Marto, dzisiaj będziemy rozmawiali na temat prawa. Z prawem praktycznie spotykamy się każdego dnia. Niemniej jednak, kiedy Człowiek nagnie troszkę prawo, no to wówczas udaje się właśnie do. Tak mi się wydaje, że w pierwszej kolejności doradcy prawnego po tak zwaną poradę prawną. No bo nikt nie jest z nas omnibusem, i warto się też uważam, radzić osób, które w tym temacie znają się w 100%, a zatem jak z jakimi pytaniami i rozterkami najczęściej przychodzą do ciebie klienci? Z doświadczenia, które masz, które pytanie pojawiało się najczęściej? To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że. Nie ma jednego konkretnego pytania, które stale się pojawia na spotkaniach w kancelarii z klientami. Mhm. Zazwyczaj mam takie spostrzeżenia, że klienci, osoby prywatne, pojawiają się w kancelarii, kiedy już jest pożar, kiedy już jest konkretny problem prawny i nie są w stanie sami na podstawie jakiejś minimalnej wiedzy prawniczej czy też informacji uzyskanej chociażby w internecie sobie pomóc, i wtedy faktycznie kierują się do kancelarii najczęściej, znaczy na pewno stale, stałe pytanie, które pojawia się w kancelarii, ile taka porada prawna mm, będzie fajnie. mnie kosztowała, to jest oczywiste. Natomiast z kwestii takich merytorycznych, no to nie ma jednego typu, bo każda sprawa jest inna. Do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie. Każdy klient ma inną historię, inny stan mm -hmm. faktyczny. I akurat do nas przychodzą z tematami związanymi z szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem spadkowym, prawem rodzinnym i opiekuńczym, ale też prawem pracy, który interesuje nie tylko osoby fizyczne, ale również Przedsiębiorców, który, których obsługujemy, bo, bo zakład pracy musi znać te zasady zgodne z kodeksem pracy i wiedzieć, jak traktować tutaj pracowników, jakie wprowadzić procedury, żeby było to legalne i prawidłowe. Także y, odpowiadając na pytanie, nie ma takiego katalogu pytań, które zawsze się pojawiają, natomiast y, zazwyczaj ten klient, jak przychodzi, to faktycznie już jest konkretne, y, konkretny problem prawny, z którym nie, nie jest w stanie sobie sam poradzić. No i pyta, co pani mecenas, w tym przypadku Aha. mamy zrobić. Jakie Pani mecenas widzi kierunki? Jakie Pani mecenas widzi rozwiązania? Rzadko się zdarza, żeby klient przyszedł, rzucił tak zwanymi papierami i powiedział, proszę mnie ratować, a ja wychodzę, tak? No raczej ktoś tam żywo y, analizuje to, co my robimy tak. i jest zaangażowany na każdym etapie postępowania. A uważasz, że my, Polacy, jesteśmy. Krajem, narodem, który jest trochę na bakier z prawem, patrząc po tym, iloma sprawami się zajmuje, czy raczej jesteśmy krajem i narodem, który z prawem jest raczej w przyjaznych stosunkach. Myślę, że nie powiedziałabym tak zero-jedynkowo, że jesteśmy na bakier. Natomiast widzę pewną zależność, taką cechę charakterystyczną Polaków, to znaczy na zasadzie a ja to wiem, ja sobie to doczytam i ja sobie sama, czy sam poradzę. No na zachodzie trochę inna jest polityka i każdy tam ma prywatnego psychologa i swojego mhm. zaufanego prawnika i zawczasu zapobiega, a nie leczy. A tutaj niestety jest trochę odwrotnie i tak jak już powiedziałam wcześniej, przychodzą do prawników osoby, które już mają konkretny problem. Często bardzo późno, za późno, bo na przykład nie mamy możliwości już, bo już jest na przykład po terminie i próbujemy ratować i gasić pożar. I to jest na najbardziej niekomfortowa i trudna sytuacja dla prawnika, ale no musimy jakoś z tego wybrnąć. Natomiast myślę, że nie. No myślę, że świadomość Polaków z każdym rokiem jest większa w dobie dzisiejszych czasów, w dobie mediów, Instagramów i Facebooków, gdzie jest cała masa różnych materiałów, które mają na celu edukować również z zakresu prawa, no to myślę, że ta świadomość jest większa, więc zdecydowanie bym nie powiedziała, że Polacy są na bakier. Natomiast jest też grupa osób, które gdzieś tam się w ogóle nie edukują, gdzieś tam skrolują scrolu na przykład te filmiki i tej wiedzy nie czerpią, nie są w stanie gdzieś tam przyswoić tej wiedzy prawniczej, bo mówmy się, jest to wiedza trochę trudna i bym powiedziała Aha. nawet może tajemna dla nielicznej grupy osób. No i pewnie, pewnie gdzieś tam nie przekładają tego w praktyce, tak? Natomiast zdecydowanie bym nie powiedziała tak, jak wskazałeś w pytaniu. Myślę, że ta świadomość jest z każdym rokiem większa. Też widzę to po klientach, jak przychodzą, to są bardzo przygotowani do, do spotkań. Często gdzieś tam właśnie wyczytali wcześniej jakieś informacje w internecie i zaskakują konkretnymi pytaniami. Także fajnie. To mnie cieszy jako prawnika, że wiem, że nie zielone osoby przychodzą, tylko gdzieś tą mhm. sprawą się interesują i y, y, przychodzą po konkretną pomoc prawną, ale czuwają nad tym, żeby, żeby to było y, prawidłowe i okay. należycie zrobione. No i wymieniłaś jedno ze słów, nad którym dzisiaj chciałbym się troszeczkę pochylić, a mianowicie mhm. prawnik. W ogóle my w Polsce tak naprawdę słyszymy te wszystkie nazwy typu adwokat, sędzia, radca, notariusz, prawnik. Ale kiedy trzeba byłoby dosyć mocno opisać, czym poszczególne osoby się zajmują, no to w przypadku sędziego, prokuratora raczej tego problemu by nie było. Natomiast jeżeli mówimy prawnik, radca prawny, adwokat i z tej trójki chciałbym, abyś powiedziała dokładnie, czym te zawody się charakteryzują, te aplikacje. Oczywiście na samym końcu odnośnie radcy prawnego, no bo nim jesteś. Ale może zacznijmy od prawnika. Kim tak naprawdę jest prawnik? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ja sama na co dzień spotykam się z, z zapytaniem. Y, radca prawny, czyli właściwie y, czym się pani zajmuje, tak? Więc y, cieszę się bardzo i, i myślę, że to wybrzmi w tej odpowiedzi. Prawnik jest to osoba, która ukończyła studia prawnicze y, pięcioletnie, jednolite aktualnie, y, ukończone y, dyplomem y, z danym egzaminem i y, po, y, po takich y, studiach. Da, dana osoba może się tytułować y, prawnikiem, magistrem prawa. No właśnie, magister prawa. To magister jest prawa, to. to jest najkrótsza odpowiedź. I dopiero po uzyskaniu tego, tego tytułu, magistra prawa, y, mamy możliwość iść dalej w kierunku y, praktyki prawa mhm. y, i zdecydujemy się na przykład na jakąś aplikację, na przykład radcowską czy adwokacką. Y, zdajemy egzamin wstępny na tę aplikację. Aplikacja akurat radcowska, adwokacka trwa tyle samo trzy lata i na koniec zdajemy egzamin za Zawodowy, egzamin y, ogólnopolski w tym samym dniu jest dla wszystkich y, izb, okręgów w zależności, który to jest samorząd, czterodniowy, składający się z pięciu bloków, sprawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, karnego i etyki radcowskiej I dopiero y, czy, czy adwokackiej. I dopiero wtedy ta osoba ma tak zwane uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego czy adwokata. Czyli tak najogólniej mówiąc, to prawnik jest. No, jakby pojęciem mniejszym, aniżeli adwokat i radca prawny, bo radca prawny i adwokat to jest prawnik z uprawnieniami, czyli mhm. z czymś więcej, tak? Dla przykładu, no radca prawny i adwokat, bo nie wiem, czy wierzy, czy też wiedzą obserwujący, to są samorządy, które są w zasadzie identyczne, niemalże identyczne. Zakres usług świadczonych przez radcę prawnego i adwokata jest tożsamy. Jedyna tak naprawdę różnica aktualnie, aktualnie obowiązujących przepisów tak, to jest kolor żabotu, czyli adwokat ma kolor zielony żabotu, czyli tutaj tego tak, materiału tak, tak. przy todze, a radca prawny habrowy, czyli tak jak dzisiaj tak, mój ubiór celowo się tak dzisiaj ubrałam. <laughs> Natomiast no, prawnik nie może chodzić w todze. Prawnik, czyli absolwent prawa bez tych uprawnień nie reprezentuje klienta w sądzie, czyli profesjonalnym pełnomocnikiem może być radca prawny lub adwokat, czyli osoba z tymi uprawnieniami co jeszcze no, szereg różnych przepisów nie szereg różnych obowiązków nie nie jest tutaj przy prawniku stosowany chociażby nie wiem o możli obowiązek Ubezpieczenia od y, odpowiedzialności zawodowej przy wykonywanej działalności. Tak? Mhm. Radca i adwokat jest obowiązkowo ubezpieczony. Y, obowiązkowo muszą y, zachować tajemnicę zawodową, tak, już do prawnika udzielać jakiejś porady prawnej, nie odpowiada tak naprawdę za to, tak, my mamy tę odpowiedzialność zawodową regulowaną prawnie. Mhm. Y, jesteśmy zrzeszeni w samorządach, co też nas odróżnia od prawnika. No i tak jak mówię, zawsze, y, zawsze w mojej ocenie, oczywiście, to jest moja y, ocena, zawsze lepiej iść do prawnika. Który yy, przeanalizuje od początku do końca sprawę i ma przede wszystkim praktykę procesową, no bo w teorii każdy ma, może sobie gdzieś to wyczytać, jaka jest odpowiedź i, i jakie rozwiązanie. Mhm. Natomiast tutaj kluczowe w naszej pracy jest również to, żeby wiedzieć, jak zachować się na późniejszym etapie, kiedy ten spór faktycznie jest na tyle duży, że strony nie są w stanie się dobrowolnie przed sądowo, ugodowo mhm. dogadać, no i wtedy niestety sprawa kieruje, kierowana jest do sądu. No i wtedy właśnie rolą radcy prawnego czy adwokata jest poprowadzić należycie, z należytą starannością sprawę. No, ale gdybyśmy mieli wejść troszeczkę głębiej, mm. zostawmy już y, prawnika, bo wydaje mm. mi się, że prawnik to jest po prostu, tak jak powiedziałaś, magister prawa, tak. czyli dosłownie to samo, co magister farmacji, e, budownictwa, tak. mm. magister mm -hmm. e, gospodarki przestrzennej. Tutaj taki siedzi. <głos> <głos> a, do, do, a do tematu. Rzadko chyba zdarza się tak, że w sądzie, a na pewno rzadziej, klienta reprezentuje radca prawny, a nie adwokat. Jest tak? Rzadziej. rzadziej. Nie ma takiej reguły. Znaczy nie wiem, czy ktokolwiek prowadzi takie statystyki. Wiem, że są statystyki prowadzone przez samorządy i powiem, jako ciekawostkę: no. myślę, że to cię zdziwi, że więcej adwokatów przychodzi do naszego samorządu radcowskiego niż na odwrót. Aha. Ja osobiście uważam, że akurat nasz samorząd daje o tyle. Fajna możliwość na przykład zatrudniania na umowę o pracę. I to jest oprócz tego żabotu, bo wtedy nie dokończyłam, to jest też element, który różni nas pomiędzy tymi samorządami. Adwokaci nie mogą być zatrudniani na umowę o pracę. Są gdzieś tam takie projekty czy teraz zapytania wśród właśnie członków tego samorządu, czy chcą być zatrudnieni na umowę o pracę, natomiast wydaje mi się wtedy, że już żadnych różnic nie będzie oprócz tego koloru przy żabocie i to będzie taka trochę fikcja rozdzielenie tych zawodów. Natomiast jeżeli chodzi o zakres usług, to i adwokat, i radca prawny zajmuje się tym sam. Bodajże od 2015 radca prawny również tak. może być obrońcą w postępowaniach karnych, karno-skarbowych. Tak lipca chyba w ogóle. E, tak, tak, jakoś właśnie coś, w lipcu, coś, w okresie wakacji chyba 2015 bodajże e, i e, w związku z tym i radca prawny, i adwokat na równi występuje. To, to Nie ma tak, że na przykład ja chodzę do sądu i tylko widać zielone żałoty na sali. Nie, absolutnie nie. E, może e, na spraw karnych możliwe, że tak, faktycznie mówi się tam gdzieś e, też wśród naszych e, wśród prawników wśród członków naszych samorządów, że e, karniści, tacy typowi z doświadczeniem przez lata, no to jest e, to jest faktycznie e, adwokat. Mhm. W mniejszych miejscowościach e, myślę, że ma to znaczenie, jaką kancelarię się prowadzi, bo zazwyczaj te kancelarie adwokackie to są gdzieś tam jedno, e, dwu, kilkuosobowe kancelarie, dość małe, e, i w małych miasteczkach, gdzie ten niestety, cały czas jest ten mit o tym, że jak jest problem prawny, to idę do adwokacji. Czyli prawnika, a radca prawny to pewnie w urzędzie siedzi. Mm -hmm. No to ma pewnie znaczenie, tak? No bo niestety nie jesteśmy w stanie wszystkich wyedukować i wszystkich uświadomić, że, że te zawody są równe. Natomiast w dużych miastach jest gro kancelarii radcowskich, bardzo dużych, kilkunasto, osobowych, gdzie również reprezentują klientów w sądzie i tych radców jest absolutnie, myślę, że podobnie liczba. No bo zobacz, że tak jak się zawsze mówi, wielka trójka w sądzie. Sędzia, prokurator. Adwokat. No i rzadko kiedy pojawia się tam termin radca prawny. Tak, bo to jest ten mit, który przez lata gdzieś tam powstawał, a to wynika z tego, że kiedyś faktycznie radca prawny nie mógł być obrońcą postępowania karnych karnoskarłowych. Tak jak mówię, teraz już te zawody są zrównane, bo zakres usług jest tożsamy. Natomiast wcześniej faktycznie tak było i w związku z tym też utarł, utarło tak, się to tak. przekonanie, że tak jest. No i wielka trójka to prokurator. No prokurator występuje właśnie w sprawach y, głównie karnych, tak? Oczywiście. Y, I faktycznie ci adwokaci to karniści. Ja, ja powiem tak zupełnie dodatkowo, że przez całe studia myślałam, że będę tą karnistką i adwokatką i trafię do palestry. A, a, to, a wyszło inaczej. Także, mhm. Ale nie żałuję absolutnie. Ten, ten samorząd jest y, y, fajnie zorganizowany. Jest dużo wydarzeń na rzecz radców prawnych, którzy y, edukują się, bo nie wiem czy wierzę, ale też wynika to z przepisów. Musimy, y, mamy tak zwany cykl szkoleniowy i mhm. każdy radca i adwokat musi się y, szkolić i, i tę wiedzę podnosić, no, żeby jak najlepiej zabezpieczyć interesy klientów i móc udzielać tych porad prawnych jak najbardziej kompleksowo. Prawo się niestety zmienia i to często. No właśnie i to też jest y, bardzo dobre, że y, no, non stop praktycznie doskonalicie swoją wiedzę, mm. no bo po pierwsze, że to prawo się zmienia, a też y, jedną z ważniejszych rzeczy, którą mnie uczono na studiach, prawo nie działa wstecz. Tak, to prawda. I to też jest y, dosyć y, istotne. Czyli co, czyli tak serio, radca prawny, adwokat, y, macie zakres obowiązków i możliwość świadczenia usług tożsamych, tak. to po co jest to rozgraniczenie? No jest to trochę jest trochę nonsensowne. Znaczy, tak, to, 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 zgadzam się poniekąd z tym stwierdzeniem, natomiast no, to jest cała masa różnych czynności, które należałoby wykonać i pewnie musieliby wszyscy dookoła się zgodzić, przede wszystkim palestra, żeby gdzieś tam to połączyć. Myślę, że no adwokaci mogą że przez to że jest taki stereotyp przez to że, że ludzie uważają że jak właśnie jest, pora jest problem prawny to idą do adwokata no to jest to trochę powiem tak na rękę adwokatom tak no bo w pierwszej kolejności klient y, wybiera adwokata ja w sama Google nawet wyszukuje adwokat. adwokat. tak ja sama nawet w domu członkowie rodziny do mnie mówią pani adwokat ja, mówię, mhm. ja cały czas tam gdzieś y, oczywiście z uśmiechem ich, ich poprawiam. To nie jest żadna dla mnie umia, bo jeden i drugi zawód jest y, raz, że właśnie zbliżony, tożsamy bym nawet powiedziała, y, prestiżowy, więc to nie jest tak, że radca jest kimś gorszym albo adwokat, mhm. tak? I w jednych i w drugich sprawach myślę, że może reprezentować y, y, klienta jeden lub drugi y, prawnik. Ja to tak tylko dodam i zawsze to mówię gdzieś tam na swoich na przykład socialach, że nieistotny jest kolor żabotu, ale to, w czym się dana kancelaria specjalizuje. Czy Problem prawny, który ty masz y, hmm. jako przyszły klient kancelarii, y, no, będzie rozwiązany w danej kancelarii, bo umówmy się, no, nie ma prawników od radców prawnych czy adwokatów od wszystkiego. Nie da się hmm, tego oczywiście. zrobić. No chyba, że jest osobowy zespół i każdy jest dedykowany do konkretnych y, spraw, tak? Natomiast tak jak, nie wiem, nauczycieli nie ma od wszystkiego, matematyka, polonisty tak, i tak. anglisty, medyka też nie, gdzieś są te specjalizacje, tak samo jest y, y, przy prawnikach. Różnica jest taka, że pewnie jakby był jakiś problem, problem prawny, a tego doświadczenia nie ma tak dużego, no to my wiemy, gdzie to szukać ewentualnie, tak? Czyli jakieś ogólne założenia, rozwiązanie gdzieś podamy. Natomiast nie sztuką jest tak podać, bo pewnie każdy jest w stanie sobie jakiś przepis w internecie znaleźć. Chodzi o to, żeby gdzieś na tyle się zaznajomić z tą sprawą i na tyle mieć duże doświadczenie, żeby faktycznie wyprostować daną sytuację klienta. Lepiej jest być doskonałym w jednym niż średnim w wielu. Tak też się mówi. Zdecydowanie, tak. no, Mówi się też o tej niszy, teraz to jest takie bardzo tak. y modne znajdź swoją niszę, to będziesz i będziesz w tym dobry, to, to, to gdzieś tam się powiedzie zawodowo, już niezależnie, czy jesteś prawnikiem, mhm. czy inną grupę z, z innej grupy zawodowej, ale no, faktycznie coś w tym jest, że, Nie że no, fajnie, zdecydowanie fajnie w czymś się wyspecjalizować. Chciałbym, abyśmy teraz poruszyli bardzo ważne zagadnienie, o którym też dużo się mówi, ale kiedy trzeba byłoby wejść głębiej, no to już pojawiają się pewne problemy, a mianowicie o tajemnicy zawodowej. Mhm. Jak to dokładnie jest, bo jeżeli przyszedłby do ciebie klient i po kilku rozmowach wyszłoby na jaw, że dana osoba przyznaje się na spotkaniu z tobą do pewnego przestępstwa, to Ciebie tajemnica zawodowa jak obowiązuje? Czy znaczy, to jest y, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, głównie wobec osób trzecich, tak? Y, pytanie, jaki stan faktyczny przedstawi, tak Ta, y, y, ja się z prawami karnymi nie zajmuję i nie chciałabym mówić o taktyce procesowej np. adwokata czy radcy, który z prawami karnymi się zajmuje uh -huh. przy przestępstwie, tak? No bo to już jest gruby kaliber, gruby temat. Natomiast przy, jeżeli chodzi o samą tajemnicę zawodową, to jest tak, że my y, tylko wykorzystujemy tę wiedzę do prowadzenia sprawy danego klienta. Nie wykorzystujemy jej y, tak ogólnie ogólnie mówiąc, nie wykorzystujemy jej przy osobach trzecich poza salą rozpraw, czy poza tematem prowadzenia tej sprawy. Czyli wykorzystujemy tę wiedzę w odpowiedni, umiejętny sposób, tak, żeby pomóc klientowi, a nie zaszkodzić, to jest oczywiste. Wyobrażam sobie, że przy sprawach karnych to jest tak, że nie w pierwszej kolejności ktoś się przyznaje, tylko szukają rozwiązania gdzieś pośredniego. Natomiast wszystko też zależy od zgromadzonego materiału dowodowego, bo jeżeli jest nie wiem, dokumentacja chociażby fotograficzna, czy świadkowie, którzy jasno w skażą, potwierdzą y, dany fakt, czy, czy to popełnia przestępstwa, czy jakąkolwiek inną okoliczność w innych sprawach, na przykład mhm. cywilnych, no to za dużego pola manewru nie mamy, nie idziemy w zaparte, nie, to nie ja, tylko szukamy innego y, rozwiązania, które spowoduje, że na przykład y, w mniejszym zakresie, y, mniejsze będą skutki prawne dla danego klienta, tak? Czyli szuka się wtedy, y, wiadomo, mhm. innej ścieżki y, tutaj rozwiązania danej sprawy. Y, A czy była kiedyś taka sytuacja, że przyszedł do ciebie klient i powiedział... Pani Marto, ja to i to zrobiłem. Wiem, że to jest, załóżmy, przestępstwo, czy tam w ogóle mm. to postawi mnie w negatywnym świetle. Chciałbym, abyśmy tę sprawę poprowadzili tak, żeby pani mnie z tej sytuacji czy wybroniła, mm. czy żebyśmy znaleźli odpowiednie przepisy prawa, które będą mnie stawiały właśnie w pozytywnym świetle. No tak, to jest naczelna jakby zasada całej. Całej reprezentacji i y, pełnomocnika. To jest kluczowa, kluczowa rola, żeby znaleźć takie rozwiązanie najmniej dotkliwe dla klienta. Niezależnie czy y, powiemy wprost, jaki, znaczy musimy podać stan faktyczny, tak? Też zależy od drugiej strony, jakie ona ma materiały dowodowe i co poda. Bo jeżeli, tak jak powiedziałam, no powie zero-jedynkowo, tak, ta osoba to y, zrobiła i mam na to dowód, nie wiem, wyciąg z monitoringu wizyjnego, z który jasno wynika, że na przykład on y, włamuje się do naszego domu i coś kradnie, jeżeli mówimy o przestępstwach, mm -hmm. no to nie mamy za dużych y, możliwości, jak tylko y, wskazać rozwiązanie, które spowoduje, że ta kara będzie, mówię, jak najmniej dotkliwa mm -hmm. dla klienta. Więc y, wszystko zależy od danych, y, danej sprawy, od okoliczności sprawy, co druga strona przeciwna y, powie i bardzo często nie wykładamy wszystkich kar na wstępie. To jest gdzieś tam taktyka procesowa, tak? Wszystko zależy, co druga strona, jaką wiedzę ma, co, co, mm -hmm. co powie. I w trakcie ewentualnie to modyfikujemy, zmieniamy. No, najgorsze, co może spotkać, myślę, pełnomocnika i gro pewnie prawników, adwokatów, radców, by się z tym zgodziło, to zaskoczenia, Klient nie jest szczery. Ja zawsze klientowi na pierwszym spotkaniu, czy tam przez telefon mówię, u prawnika w kancelarii jest jak na spowiedzi, tak? Trzeba wszystko powiedzieć, bo... Yy... To nie jest szkoda dla mnie, tak? Ja nie wiem, nie spowoduję, że sąd, skład sędziowski pomyśli, a co to jest za prawnik, że na przykład tego nie wiedział. Nie, no bo to jest ta nieszczerość klienta, która powoduje, że będzie to miało negatywne skutki dla klienta, tylko i wyłącznie. No i wtedy właśnie my jako pełnomocnicy głowimy się i zastanawiamy, co tu zrobić, żeby z tej sytuacji wybrać. Miałam taką sytuację i nawet mogę ją gdzieś tam przybliżyć... Na, na rozprawie rozwodowej, pamiętam. No, szliśmy w kierunku o, o, orzeczenia, bez orzekania o winie. Z, mhm. No a nagle już na ostatnim etapie postępowania, w trakcie bodajże przesłuchania stron się okazało, i gdzieś to w wyniku pytania strony przeciwnej wyszło, no że mój klient, mój mocodawca, przez wiele lat zdradzał żonę. I on mi tego nie powiedział. I się zastanawiam, no nie, nie, nie ma takiej możliwości, że on to zapomniał, bo to nie było jednorazowe tournée, tak zwane, tylko gdzieś od lat. Mhm. No i w takiej sytuacji, co? Proszę o przerwę, tak? Wnoszę o przerwę, żeby wyjaśnić to ze swoim klientem, co on mi tutaj no, 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 wyczynia. No i odraczamy oczywiście rozprawę, żeby zaznajomić się z całym materiałem. Tam jeszcze dochodziła dokumentacja fotograficzna, z której jasno wynikało, że faktycznie on do tej, mhm. tej zdrady się dopuścił, więc szukamy alternatywy i wywracamy wszystko do góry nogami. Także no, nawet takie niespodzianki klienci mhm. y, nam robią. Ja pamiętam, <laughs> że mój patron, bo ka każdy mm, aplikant radcowski lub adwokacki, podczas y, aplikacji ma swojego patrona, czyli trochę takiego opiekuna, która zleca konkretne zadania, ale też pomaga pomaga w trakcie mhm. rozwiązywania jakichś tam case'ów, kasusów yy, i gdzieś naprowadza na, na prawidłowe ścieżki. No to jest czas nauki, więc zdecydowanie taki mentor jest potrzebny. I pamiętam, że zawsze to pan mecenas mówił, Marta, <grym>, no dziś to pamiętam, może nie powinnam tego mówić, ale Marta, pamiętaj, największy nasz wróg to klient. <grym, 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 I coś takiego, co, może, może nie wróg, ja tak nie określę, bo akurat mam e, na no, naprawdę wiemy, fajne relacje, ale no trzeba jednak e, ostrożnie podchodzić do tego, co twierdzą, co wskazują w mailach. Zawsze się o, potem okazuje, a zapomniałem, a gdzieś powiedziałem, a pani nie zanotowała, także różne są przypadki. Nie, no ale to, to jest jakaś no, hipergłupota idąc do... No tak naprawdę szkodzą sobie. No oczywiście. To, to, nie no, to nie jest, nie. jest kompletnie mm. nonsensowne. Ci, którzy... Ale różni są klienci. No, to u lekarza też są różni, u... w szkole też są różni. No, i ja chciałem podać przykład taki, że jak ktoś wierzy, idzie do spowiedzi i mm. nie mówi wszystkiego, no to rozgrzeszenia może i dostanie, ale będzie mm. ono raczej tak, e, tak. raczej płynne. Dobrze, czyli co, czyli ta tajemnica zawodowa tak mm. naprawdę obowiązuje, a jak podchodzisz do kwestii, no, takich emocjonalnych, czyli zadawałem chyba to samo pytanie albo sędziemu, albo adwokatowi, który był tutaj w, w moim podcaście. I zawsze mnie to ciekawi, jak, jak osoby wykonujące no, ten zawód, czy radcy, czy, czy, czy sędziego, osoby zaznajomione z prawem, jak podchodzicie do tych spraw tak? Po prostu z czystego serca. Wiesz, mhm. że ten człowiek jest winny, ale go bronisz. Mhm. Jak to jest? Dobrze się z tym czujesz Ty, a też osoby, które wykonują ten sam zawód, który Ty wykonujesz? Znaczy ja może podam przykład z własnego podwórka, bo tak jak mówię z prawami karnymi, ja akurat w kancelarii się nie zajmuję jak ktoś inny. Natomiast no chociażby nawet ten przykład osoby, która jest wyłącznie winna rozpadowi małżeństwa, no tak? I to będzie dobre, oczywiście. dobre rozwiązanie. Czyli wiem, że no jest jedyna, która spowodowała jedyna strona, która spowodowała rozpad danego małżeństwa, tak? I, no i oczywiście dziś moje przekonania mogą być takie różne i tak dalej. Natomiast no nasz zawód wymaga pełnego profesjonalizmu, w, czy to na etapie przedsądowym, czy w trakcie y, procesu, w trakcie reprezentowania klienta. I nie mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek, nie wiem, oceny, stwierdzenia. Ja po prostu mam za cel wysłuchać mojego klienta, przeanalizować całą dokumentację, którą mi przedłoży i zrobić wszystko, żeby y, rozwiązanie jak najlepsze dla niego przedstawić i żeby to skutecznie się dla niego, y, no, Poprowadziło. Mhm. Oczywiście zdarza się zdarzają się takie sytuacje, że no sytuacja jest nie do wygrania i gdzieś wiemy na początku i to też wskazujemy klientowi, ale on mimo twardo mówi, idźmy do sądu, bo na przykład coś może na zasadzie ugramy, tak, mm -hmm. a nuż ktoś tego nie zauważy po drugiej stronie i nie będzie miał takich, nie wiem, faktur, dokumentów, umów, cokolwiek. Natomiast, no, jeżeli pytasz o ładunek emocjonalny, to szczególnie w takich sprawach, gdzie jest element ludzki, tak, czyli w sprawach rodzinnych, w sprawach spadkowych, to głównie jest widoczne w, w sprawach o rozwód, mm -hmm. czy gdzie są małoletnie dzieci, czy przy podziałach majątku, czy właśnie w sprawach spadkowych, przy dziale spadku, no to wtedy wiadomo, się całe spory zaczynają, bo w grę wchodzą yy, raz, że pieniądze, no a dwa są ludzie. Tak? Każdy, każdy jest inny, każdy do, chce dołożyć coś od siebie. Mhm. No i ten ładunek emocjonalny jest spory. Natomiast moją rolą jest nie przeżywać te sprawy, tylko zachować się profesjonalnie, wyłączyć na tyle, żeby podejść do tego y, tak dość formalnie, przeanalizować to. I nie przeżywać tego. Ja myślę, że w stu procentach nie do końca się da, bo jeżeli się prowadzi sprawy właśnie rodzinne i spadkowe, gdzie słucha się co chwilę jakichś rozmów, sporów, konfliktów, albo dziesięć telefonów się ma dziennie, bo na przykład nie wiem, ktoś płacze, bo nie ma oddanych dzieci po kontaktach z byłym małżonkiem, no to gdzieś tam to wpływa, ale. Staramy się, staramy się, mimo wszystko do tego podejść należycie i profesjonalnie i odciąć od tego. Mhm. Ja nie do końca odetnę się, nie jestem w stanie nawet po pracy nie myśleć o prawie, bo ja jestem prawnikiem, tak? Mhm. Ja nawet widzę po sobie, że jeszcze mi się nie zdarzyło tak, żeby gdzieś tam prywatnie, nie wiem, nie przeczytać jakichś dokumentów, które ktoś mi daje do podpisu. Więc to jest moje zboczenie no, zawodowe oczywiście. ja o tym myślę. Poza tym, no, w domu prywatnie mam drugiego prawnika, więc my sobie czasem dyskutujemy, tak? Mhm. W języku prawniczym, i momentami może to być nawet i śmieszne, tak z punktu widzenia osoby trzeciej. Natomiast no, staram się zdecydowanie nie przeżywać, bo wiem, że to będzie miało negatywny wpływ na sytuację mojego klienta. On do mnie przychodzi i to ja mam zdjąć ten ciężar stresu, napięć i e, tych problemów, i ja mhm. jestem od tego, żeby mu po prostu pomóc. Dobrze. Wrócimy jeszcze, jeszcze do tego. Natomiast przyszło mi takie pytanie. Nie musisz o tym mówić długo, może być to krótsza wypowiedź. Natomiast kiedyś miałem w głowie takie przeświadczenie, czytając różne publicystyczne artykuły. Tak naprawdę w sądzie, załóżmy, że to jest właśnie ten sam case, czyli rozwód, wygrywa sprawę ten, kto jest bogatszy. Czy zgodziłbyś się z tym stwierdzeniem? Na przykładzie tego rozwodu mężczyzna i kobieta. Kobieta pozostaje bez niczego. To wszystkie pieniądze, które były w tym małżeństwie, tak naprawdę były pieniędzmi tego faceta, on ma jakieś tam różne swoje interesy. No i z tej dwójki nie, nie, to nie żadna stereotypizacja, żeby nie było. Mhm. Tylko taki przykład podaję: że facet jest bogaty, pani jest biedna, więc sprawę wygrywa ten, kto jest bogatszy. Czy zgodzisz się z tym, że tak jest? Nie zgadzam się z tym. Mhm. Nie zgadzam się z tym, dlatego że sama prowadzę sprawy osób, których na przykład nie stać na adwokata czy radcę prawnego. Jestem wpisana na listę radców prawnych do spraw tak zwanych z urzędu, tak? czyli właśnie dla osób, które są, które mają wyznaczonego, wyznaczonego pełnomocnika z urzędu, czyli nie ponoszą tych kosztów związanych z udziałem kancelarii pełnomocnika. No i to są zazwyczaj osoby w trudnych sytuacjach finansowych czy osobistych. I to nie znaczy, że ja z góry mam sprawę do przegraną. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale to nie wynika z faktu, że ktoś jest biedny, a ktoś jest bogaty, tylko na przykład ktoś zgromadził. Niewystarczający materiał dowodowy, bo w, akurat w naszym systemie prawnym wszystko sprowadza się właśnie do tego, czyli wszystko zależy od tego, jaki materiał dowodowy zgromadzisz. Dokumenty, jakich świadków powołasz, jak ty sama będziesz przesłuchana podczas przesłuchania stron, co powiesz, jakie twierdzenia przedstawisz i wszystko jakby ku temu się sprowadza. Oczywiście na końcu jest ta rozprawa jedna, bo, bo zazwyczaj więcej, natomiast y, dla składu sędziowskiego czy dla mecenasa nie powinno mieć znaczenia, znaczenie to, kto ile ma pieniędzy. Mhm. I dlatego się z tym nie zgadzam, bo mówię, sama prowadzę sprawy też pro bono y, i dokładam takiej samej y, starannej należności, jak przy sprawach, gdzie ktoś mi przychodzi, y, na przykład klient z polecenia mhm. i płaci y, pewnie niemałe dla tego klienta pieniądze. Więc y, absolutnie nie. Wydaje mi się, że zdecydowanie są ważniejsze elementy niż finanse, czyli właśnie te wszystkie dowody, które są zgromadzone i na tym opiera się całe postępowanie. Także nie, nie zgadzam się. No dobrze. Zawsze, kiedy ja zaczynałem interesować się tam różnymi ścieżkami zawodowymi, akurat o prawie zbytnio nie myślałem. Wiedziałem o tym, że raczej tego zawodu nie będę uprawiał, ale w tamtym czasie, czyli załóżmy, że to było nie wiem, z 15 lat temu, na słowo prawnik, osoba, która wykonuje zawód prawniczy, jednak respekt społeczny był znaczny. Czy w obecnych czasach, Marto, to się zmieniło? To znaczy, albo się polepszyło, czy pogorszyło. Jak jest teraz, jak się tobie wydaje? Da się zauważyć, że osoba, która dowiaduje się, że ma styczność z prawnikiem, inaczej reaguje, tak? trochę się pionizuje, jak ja to mówię, że i faktycznie inaczej się wypowiada, uważa, jest bardziej ostrożna i tak dalej. Gdzieś tam wśród bliższych lub dalszych, no dalszych znam, bo bliżsi wiedzą, jaki zawód wykonuje, dowiadują się, jaki ten zawód wykonuje, no to nagle się pewne, a słuchaj, bo miałam taką sprawę i zaczyna się tak. Więc yy, cała masa różnych pytań dotyczących stricte prawnych. Natomiast yy, jeżeli pytasz o taką postawę, to wydaje mi się, że no, jest to na tyle prestiżowy kierunek i yy, gdzieś yy, no, nie kończy się tylko na. Tym magistrze na tytule, tylko jest cała ścieżka kariery dalsza, gdzie musisz się wyedukować na tej aplikacji, zdać dość trudny egzamin na sam koniec z tych wszystkich pięciu egzaminów, więc myślę, że społeczeństwo podchodzi do tego tak, że jest to zawód no, gdzieś taki dobry, no, poziomem, może nie, nie chcę nikogo obrazić, tak? natomiast no, wydaje mi się, że. Ludzie jednak y, podchodzą do tego nie tak frywolnie, tylko mm -hmm. gdzieś tam. Y z powagą i inaczej rozmawiamy. Ja się z tym przynajmniej spotykam, mówię, jest ta pewna pionizacja, a za chwilę, jak do, dotrze ta informacja do danej osoby, to zaraz szuka pytań, a co byś tu zrobiła? No, no, no. Albo na przykład, ja miałam taką sytuację, czy mi doradzisz? Najbardziej lubię właśnie takie pytania no, znajomych, którzy się to, po latach gdzieś tam odzywają i mówią: No, sprawdź tę umowę, ona jest taka prosta. No, Myślałam, no, no jak jest prosta, no to no, no. po co ja mam analizować? Się, tak. Ale a jednak, starze, czy sami tak jest w Waszym gronie, że padają stwierdzenia, że najbardziej prestiżowym zawodem prawniczym jest zawód sędziego? Myślę, że tak, poniekąd tak może być. No sędzia jest trochę nad nami, tak? Na sali rozpraw to, to sąd ma ostatnie zdanie i to on orzeka i to on ukierunkowuje, kształtuje daną sytuację pomiędzy moim klientem a strony przeciwnej. Więc coś w tym jest. Faktycznie ten egzamin inaczej wygląda niż na przykład adwokacji kierowcowskiej. Więc tak, ja, bym, ja mam takie przekonanie, że jednak pomimo braku takiej hierarchii nie wiem, w przepisach czy, czy formalnie, no nie ma nigdzie takiej hierarchii, że są sędzia jest najwyżej, to ja mam też takie przekonanie, jak idzie, idę do sądu, no to jestem niejako trochę uzależniona od tego składu sędziowskiego i jest on trochę e, nad nami, tak, no bo mówię, no, kształtuje e, okay. relacje między stronami. On ma ostatnie słowo. Na on ma koniec. ostatnie słowo. Dobrze. No i teraz jest jeszcze jedna kwestia, gdzie znowu będziemy się poruszali w tych wszystkich aplikacjach, a mianowicie Wczoraj włączyłem sobie jest taka strona internetowa, która pokazuje, ile mniej więcej zarabiają poszczególne zawody. No i wpisałem sobie notariusz, komornik, sędzia, radca, adwokat. Mm -hmm. Wiesz, który z tych zawodów według tej strony na bazie to było bodaj 1500 czy 2000 osób poszczególnych? zawodach. Który z tych zawodów myślisz, że zarabia najwięcej w myśl tego, Adwokat było, radca, notariusz, Adwokat, tak? Adwokat, radca, notariusz, komornik, sędzia. Sędzia budżetówka, prokurator <grymiania> też. <grymiania> um, pomimo tej hierarchii, którą przed chwilą wskazałam, to bym ich teraz przy tym pytaniu yy, nie określiła. ale no, myślę, że notariusz. Notariusz. Mm -hmm. Notariusz zdecydowanie wygrywał. No i dlaczego ten notariusz tak, yy, tak yy, duże bejmy kroi? <grymiania> to trzeba było zadać się pytanie. Ale notariuszu. Z to jest naprawdę. Jeżeli yy, mm -hmm. ktoś idzie na prawo, no załóżmy, słucha nas teraz yy, 19-letni obywatel Polski. I myśli sobie, żeby pójść na prawo, a później wybrać aplikację, no to jeżeli ktoś ma w głowie, że chce zarabiać bardzo duże pieniądze wykonując taki czy inny zawód, to nie doradziłabyś aby poszedł właśnie na notariusza, skoro tam się zarabia dużo, dużo więcej niż w innych zawodach prawniczych? Znaczy tak. Idziemy do pracy, żeby zarabiać. To jest oczywiste. Nie będę się tu oszukiwać, że dla idei pracujemy. No, z, przez sam fakt tej instytucji pracy idziemy po to, żeby gdzieś tam ten zyski mieć. Natomiast nie jest to najważniejsze w moim przekonaniu w tym zawodzie. tak? Nie każdy się nadaje do pracy notari notariusza, bo to jest praca sporządzania aktów notarialnych, czynności notarialnych, gdzie, no, umówmy się, jest pewien schemat, Temat, tam raczej zaskoczeń nie ma. Y, są szablony aktów notarialnych, y, nie ma tej reprezentacji w sądzie. Ktoś, jak lubi prawo procesowe, nie prawo materialne, no to. Absolutnie byś nie nadawał do pracy w kancelarii notarialnej. Trochę więc... nuda. Trochę nuda, no i chciałam tego powiedzieć, ale miałam też swego czasu praktyki w kancelarii notarialnej, bo ja się też zastanawiałam nad tą ścieżką i, i jaki zawód wybiorę. No Ja sobie nie wyobrażam siedzieć od rana do tej 16-17 i brzydko mówiąc, trzepać te akty notarialne i szablony. Ja muszę mieć kontakt z klientem, ja muszę, nie wiem, jechać na dyżur do klienta, się czegoś dowiedzieć, pomóc, mieć takie poczucie, że faktycznie pomogłam. I ja uważam, że oczywiście pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze i należy wybrać zawód wśród tych prawniczych, taki, który pasuje nam do charakteru, do tego, co chcemy robić, do tego, no, jakie mamy nastawienie do chociażby dnia pracy. Tak? No, tak gdzieś tam się y, mówi w kuluarach naszych międzyprawników, międzyprawnikami, że są prawnicy, którzy na przykład uwielbiają pracę przed komputerem i oni by na, najchętniej w zaciszu sobie tylko wyszukiwali, nie wiem, orzecznictwa, doktryny i rozwiązań, pisali te pisma. I oni są genialni w tym, tak? No bo umówmy się, postępowanie y, sądowe w naszym systemie prawnym, to też jest przygotowanie tych odpowiednich pism procesowych. Czyli to, to jest pierwszy element. Drudzy prawnicy to są tacy, którzy kochają procesówkę, tak? Procesowe i na salach y, rozpraw w sądzie czują się jak ryba w no a trzeci typ to jest poniekąd ja, który kocha kontakt z ludźmi, niezależnie czy to jest klient prywatny, czy to jest klient biznesowy, bo też obsługujemy prawnie firmy, no to uwielbiam ten styczny, uwielbiam omówić na bieżąco temat, od razu gdzieś tam te pożary gasić mhm. i to jest to, co gdzieś tam w tym zawodzie lubię najbardziej, dlatego na przykład od odpowiedziałam sobie w, tam, tam kilka lat wstecz na pytanie, czy mogłam być notariuszem. No nie, nie mogłam być notariuszem, bo chyba bym musiała, nie wiem, szukać i ulic, z ulicy brać tych klientów, żeby tylko mieć ten kontakt z klientem. Więc y, ja nie, no mówię, adwokat i radca wydaje się być bardziej może ciekawym y, zawodem z uwagi na to, że jest szereg różnych spraw. No, nie ma tak naprawdę tego samego dnia pracy. Ja dzisiaj jestem tutaj, jutro jadę na przykład do Opola, a trzeciego dnia jestem jeszcze gdzieś indziej y, na przykład na rozprawie, tak? Więc to mi odpowiada, ale mówię, ja jestem takim typem człowieka, Oczywiście. że ja lubię, jak się coś dzieje, a mam kolegów, koleżanki z branży, którzy kochają siedzieć w kancelarii, i oni wręcz mówią, oni do sądu nie chodzą. W naszym zespole była aplikantka, która była rewelacyjna, no świetnie logicznie myślała, rozwiązania zawsze znalazła, czy to poprzez orzecznictwo, czy doktrynę, no miała taką umiejętność analitycznego myślenia, to jest niezbędne w naszym zawodzie, no ale ona z góry powiedziała, że ona się stresuje, chodzi do sądu i ona prosi o to, żeby jej nie kierować, so, myślę, no... No dziwna, no bo każdy na etapie aplikacji na przykład chce się nauczyć i jednak mhm. taką wprawę mieć w tych rozprawach, ale nie, tu szanowaliśmy to i, i tam kogoś innego kierowaliśmy, czy sami chodziliśmy, natomiast no różni są, ja sobie nie wyobrażam, myślę, że pieniądze fajnie, wszystko dobrze, chodzimy do pracy, żeby mieć jak najwięcej i pewnie co roku chcemy naj jak najwięcej, jak najwięcej tych klientów i pieniędzy, ale nie jest to naczelna yy, zasada, którą powinien się prawnik kierować, bo najważniejsze, co jest i co ja zawsze pamiętam, traktuj innych tak, jakbyś chciała być traktowana i pomagaj. Po prostu to jest najważniejsze w tym zawodzie. To tak, jak się idzie nie wiem, do korepetytora, żeby nauczył no, jakiegoś przedmiotu, albo do lekarza, żeby wyleczył, tak? I to jest kluczowe. Dokładnie. Zgadzam się z tym w stu procentach. No a drugim... Yy... Na drugim miejscu w tym rankingu znalazł się komornik. Mhm. Jednakże tutaj też muszę to mocno zaznaczyć, że ów komornik miał najwyższy pik, jeżeli chodzi o jednostkowe zarobki. Bo tam widziałem, że wyskoczył na poziom procentowo to będzie, nie wiem, z około 60% nad drugim miejscem. No i właśnie mm, aplikacja komornicza. Zawsze tak ten komornik gdzieś ma takie bardzo negatywne, negatywny wydźwięk. Jak się mówi, że jest się komornikiem, no to brzydko też przychodzi słowo, że to musi być ostry skurczybek. Mhm. Jest to tak trochę postrzegane też przez filmy. Mhm. Nawet wczoraj jeszcze raz odpaliłem sobie, może nie cały film, ale pewne fragmenty zresztą doskonałego dzieła z świetną kreacją Andrzeja Chyry właśnie w filmie Komornik. I tak trochę myślę, że ci, którzy idą na tę aplikację, ciekawy jestem, jaki oni muszą mieć y, charakter. Jak ten komornik ma się do tych zawodów prawniczych innych, o których dzisiaj rozmawialiśmy? Mm. Bo mam wrażenie, że wy wszyscy jesteście w worku jednym, a komornik to jest taki jeden osobny worek. Twór. Tak. To znaczy tak, jakie ma cechy charakteru? No to nie da się zobrazować i, i powiedzieć y, konkretnie, jaki musi być komornik, żeby, nie wiem, dobrze prowadził postępowanie egzekucyjne. No to nie jest też tak, jak w filmach przedstawione, że przychodzi komornik, zabiera wszystko i człowiek jest bez niczego. No żeby doszło do jakiejkolwiek egzekucji z ruchomości czy z nieruchomości, musi być y, przeprowadzanych szereg innych czynności i naprawdę trzeba się postarać, żeby do takiej y, egzekucji y, doszło i musi być naprawdę zła wola tego dłużnika żeby chociażby nie spłacać tej należności i tak dalej. No wiadomo, że komornik działa na wniosek wierzyciela, w związku z tym robi wszystko, żeby ten majątek znaleźć i go wyegzekwować, mhm. tak? Natomiast mówię, no to jest gdzieś tam z ostatnich etapów i cała jest masa, masa różnych y, czynności w postaci chociażby zawiadomienia o szczęciu egzekucji, gdzie już dłużnik może się zainteresować i powiedzmy dogadać y, z komornikiem, który jest niejako łącznikiem z tym wierzycielem i na przykład dobrowolne kwoty spłacać. Więc ja, y, bo też mam y, doświadczenie, Znaczenie w pracy w kancelarii, bo w ogóle zaczęłam w kancelarii komorniczej. To jest taka ciekawostka. I, i, i to jest praca, która faktycznie gdzieś wymaga no, takiego silnego charakteru, ale to też jest praca taka na co dzień praca przed komputerem. Schemat postępowania egzekucyjnego jest praktycznie każdy taki sam. I znam komorników, kobiety, które nie są absolutnie nie wiadomo jak silne osobowości, a sobie świetnie z tym radzą, więc po prostu my podchodzimy do tego zawodu y, tak jak powinniśmy, tak? czyli profesjonalnie, a nie na zasadzie y, zrobię wszystko, żeby komuś uprzykrzyć życie, mówię tutaj na przykład o dusznikach, tylko no wiadomo, działamy na wniosek wierzyciela, tak, w mhm. przypadku komorników, y, no ale działamy zgodnie z literą prawa, zgodnie z przepisami i te wszystkie czynności po kolei są przeprowadzane. Y, na pewno nie jest to tak jak w kreacji tam filmowej czy, czy że aktorskiej, że że komornik przychodzi, i nagle pozostajemy z niczym. Naprawdę trzeba się postarać, żeby tak było. Mhm. Ale jak jest dokładnie? Jeżeli jest dłużnik, mhm. który nie oddaje pieniędzy. Mhm. No i wiadomo, no to właśnie wszczęcie postępowania, mhm. później e, złożenie do sądu, dobra, dłużnik przegrywa, wchodzi komornik. Tak, no, no bo to teraz... jest ostatni etap całego postępowania. Jest postępowanie przedsądowe, sądowe i egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wyegzekwować tę mhm. należność. Należność, y, którą powinien uregulować dłużnik na rzecz wierzyciela. Ale jeżeli nie... on nie ma pieniędzy. Na znaczy, koncie. Mm -hmm. No, w, w swoim mieszkaniu to już chyba jest jedna z ostatnich rzeczy, że komornik tak, przychodzi i tak. nakleja nalepkę i zabiera telewizor. Mm -hmm. no, to, komicznie w ogóle ale, ale są takie, prawda? Nie, ja nie wiem, ale już nie mogę sobie tylko Fragmenty wyobrazić, że gościu filmu. przychodzi i pych, dawaj telewizor. No nie, nie jest, nie, nie wygląda to w ten <laughs> sposób. W każdym razie komornik ma na celu wyszukać majątek. Niezależnie jaki to jest tytuł, tak? Szuka, zajmuje wierzytelności, zajmuje ruchomości, zajmuje wynagrodzenia, sprawdza rachunki ba bankowe, są odpowiednie systemy na na przykład cepiki, sprawdzać, czy dłużnik ma auta, czy ma inne składniki majątku, z których można by było wyzekwować tę należną. Oczywiście zdarzają się przypadki tak tzw. multi-dłużników, którzy bardzo dobrze wiedzą, jak to robić i gdzieś tam ukrywają ten majątek. Natomiast no to wszystko też zależy od wierzyciela. Bardzo często jest wysłuchanie dłużnika i wierzyciela ze wskazaniem, że na przykład takiego majątku nie ma, po tych wszystkich czynnościach mhm. komorniczych, no i na przykład umorzane postępowanie. I po kilku latach gdzieś ponownie się wszyna na to postępowanie, a nóż, sytuacja takiego dłużnika się zmieniła. No bo może się zmienić, tak? W przeciągu kilku lat yy, także ponawia się takie postępowanie. Natomiast no jeżeli nie ma majątku, to komornik nic nie zrobi. To jest oczywiste. Natomiast robi wszystko, żeby wyszukać. Robi wszystko, żeby znaleźć te środki, no chociażby, nie wiem, zwroty z tytułu podatków, tak, są w okolicach, nie wiem, przy ciągu pierwszej połowie roku. Mhm. W związku z tym wtedy faktycznie na gminie na przykład komornicy zajmują wierzytelności, tak, a nóż trafia, no trafiają środki na konto. No ale jeżeli jest tak, że naprawdę, no, no nie ma skąd tego pobrać, no bo załóżmy taką sytuację, że gościu jest... Yy... No, nie ma grosza przy duszy, mm -hmm. i tak, pieniądze dostaje od rodziców mm -hmm. w gotówce, mm -hmm. mieszka u babci, podróżuje samochodem dziewczyny. Mm -hmm. No i co taki komornik ma zrobić? Jaką ma to wyjść? Znaczy, no, najgorsze, co można powiedzieć, no to w takiej sytuacji po przeprowadzeniu tych wszystkich czynności, nie czyli zajdź. No, nie da rady, tak? Czyli jedyna słuszna droga to jest wstrzymać się z tymi wszystkimi czynnościami na jakiś czas, no pewnie umorzyć postępowanie i wszcząć je po jakimś czasie. Ale odsetki od tak, zależności? cały czas od należności, ma... tak. Od dnia trochę... wymagalności, od terminu no, wymagalności. No, ale to wtedy taka osoba nie powinna złożyć jakiegoś, nie wiem, jakiegoś pozwu o, o coś? Znaczy, no kolejny pozew i kolejny pozew generuje tak naprawdę i koszty dla tego wierzyciela, i też kolejny jest brak możliwości wyegzekwowania tego. Więc w takich sytuacjach najczęściej, co do zasady, komornicy, właśnie, na, na oczywiście przy porozumieniu z wierzycielem, komornik to jest tylko taki, mówię, łącznikiem, on mhm. działa zgodnie z wolą wierzyciela. Wierzyciel zawsze może gdzieś tam sam monitorować sobie sytuację dłużnika i nie wiem, podsyłać informacje o rachunku bankowym dodatkowym albo o tym, że się na przykład dowiedział, że ma gdzieś jakąś pracę dłużnik. Więc takie wnioski oczywiście komornik analizuje i na potrzeby danego postępowania wszczyna określone, przeprowadza określone czynności. Natomiast jak pytasz mnie, co w sytuacji, jak dłużnik nic nie ma, no to. Wierzyciel jest tu poszkodowany tak mhm. naprawdę i w tym danym postępowaniu egzekucyjnym pewnie nie będzie w stanie wyegzekwować tych należności, i najczęściej, tak jak mówię, praktyka pokazuje, że nie prowadzi się jednego postępowania, tylko w tych przypadkach gdzieś za jakiś czas ponownie mhm. się, się je wszczyna, e, na zasadzie z nadzieją, że, że ta sytuacja dłużnika się zmieniła. Ale mówię, są takie przypadki, że to jest celowe działanie dłużników i gdzieś y, ukrywają, no, przepisują na przykład na inne osoby, no na członków tak, rodziny tak, tak. i to tak dalej, To jest w ogóle tak? Cię chyba bardzo popularny case, że przepisuje się Nie mówmy osoby. o takich tematach, <noise> bo wiem do czego zmieszasz. <noise> <noise> no, to jest moim tak, zdaniem tak, raczej, tak. Na, raczej nagminne mhm. działanie. No tak, no komornik nie wyegzekwuje majątku od y, siostry, brata, mamy, no, tak. Pomimo, że ta mamy, osoba tak. jeździ tym samochodem. Mhm. No. no i to jest właśnie to, że y, wtedy taki, taki koborczyk ma mocno związane ręce. Tak, tak. No niestety to, to jakby ta procedura egzekucyjna to jest y, y, taki zamknięty schemat znany y, nam w świecie prawników. No i jakby poza ten schemat nie wyjdzie komornik, tak? On nie może yy, nie wiem, le, nielegalnych środków tutaj wprowadzić tylko dlatego, żeby y, gdzieś ten majątek y, znaleźć. No mówię no, to są konkretne czynności, które uregulowane są prawnie, są formy y, poszukiwania takiego majątku, określone sposoby na wyszukiwanie i tylko w tym zakresie komornik może działać. Więc ma trochę związane ręce i to jest sytuacja dość y, trudna. Patowa bym powiedziała, co nie znaczy, że za jakiś czas ta sytuacja dłużnika się nie zmieni, więc próbują wierzyciele. To nie jest tak, że tylko jednokrotnie próbują, tylko, tylko gdzieś tam ponawiają te, te wszczęcia. Natomiast, no. jak mnie pytałeś o ten silny charakter, czy nie, to tak jak mówię, no znam komorniczki, komornik, panie, i delikatne, subtelne, i w życiu byś nie powiedział, że gdzieś będą wykonywać ten zawód komornika, a jednak no traktujemy to jak zawód. To tak samo jak lekarz idzie do szpitala i mhm. trochę no tak, tak. już inaczej podchodzi do jakichś trudnych przypadków chorobowych, mhm. i podobnie my, tak? Dobrze. Chciałbym, żebyśmy wrócili do tego, do, do czego wcześniej yy, rozmawialiśmy, czyli o, o aplikacji. Mhm. Czy będąc na aplikacji, tak naprawdę musisz yy, mieć jakieś pieniądze? Czy to wszystko jest, nazwijmy to, za darmo? Mhm. Yy, fajne pytanie. Mhm. <laughs> yy, to znaczy, tak, aplikacja jest płatna. To jest pierwszy element, czyli no przede wszystkim musisz mieć pieniądze na tę aplikację. Chyba, że dogadałeś się, nie wiem, z pracodawcą czy z patronem, że opłaca ci w ramach Twojego wynagrodzenia część na aplikację, tak? I jakie Różne to są, są tutaj. Kwoty? To jest akurat nie wiem dokładnie, jak jest teraz, ale to jest około 5, 5 a 6 tysięcy, tak, Aha. ja płaciłam za rok. Aplikacja trwa 3 Aha, lata. Za rok, tak. No to czyli 15 tysięcy mniej więcej. Plus, minus. o yy... aplikacji radcowskiej. Yy, radcowskie i adwokackie to są podobne kwoty. Dobrze. Yy. Yy, sędziowska to są wyższe kwoty? Nie, to, to jest akurat sędziowska, to jest w ogóle inny temat, bo jest Krajowa Szkoła w Krakow Krakowska Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska -Prokuratorsk i to jest jakby inny program nauczania, inny egzamin wstępny na tę aplikację, bo my na przykład mamy tylko test jednokrotnego wyboru, żeby się dostać na tę aplikację. My, czyli adwokaci i, i rad, rad, radcy prawni, natomiast ym, sędziowie oprócz takiego testu mają również kazus, case do rozwiązania, czyli takie zadanie, polegające na określeniu jakimś stan, jakiś stan faktyczny jest podany i mają znaleźć rozwiązanie. Więc to jest o tyle... Większa trudność dla, dla tych aplikantów, y, y, że muszą dodatkowy egzamin przejść, to też tylko dla osób, które zdały bodajże y, test. No i ten program też się różni, no to jednak jest inny zawód. tak? My bronimy, reprezentujemy y, klienta w sądzie albo zajmujemy się świadczeniem usług, bieżącą obsługą prawną, no a sędzia y, analizuje to po drugiej stronie, tak? czyli uczy się y, jakby innego sposobu rozwiązywania tych tematów. Mhm. Yy, aplikacja. No trzy lata, czyli tak jak podsumowałeś sobie piętnaście tysięcy. No, czyli chociażby te środki trzeba mieć. Niezależnie, czy ty je masz zgromadzone, czy ci dają rodzice, czy gdzieś je zarabiasz, czy w kancelarii, czy poza kancelarią, no to te środki trzeba mieć. Wiem, wśród znajomych takie były teorie, że na przykład dogadywali się z patronami czy z pracodawcami, że część na przykład regulowali. Tak, w ramach wynagrodzenia. Natomiast jak mnie pytasz o zarobki, bo pewnie ku temu to zmierza. No to oczywiście to są różne. no Aplikanci na pewno mają mniej niż my, mecenasi, tak? To jest oczywiste. Też wszystko. Zależy, czy współpracujesz z kancelarią, jesteś radcą prawnym zatrudnionym na umowie o pracę, czy w ramach działalności współpracujesz, czy masz swoją kancelarię i, yy, i swój zespół. Jest wiele czynników, które wpływają, jak finalnie się przykłada to na zarobki. Natomiast no, aplikacja jest zdecydowanie, zdecydowanie trudniej ja pamiętam do dziś kwotę, którą zarabiałam jako aplikant i strach ją podać i w ogóle dziwne, że przeżyłam no, przez te co, lata co, aplikacji. Co, co, co to Ja dokładnie pamiętam, że miałam 1200 zł y, miesięcznie i to jeszcze oczywiście bez umowy. 1200 zł tak, 1200 złotych miesięcznie i to pamiętam jak do dziś, y, no jednak to był, był czas na dorobku, tak, no bo... Co aplikant ma, no, no za tak, wiele tak, nie. Tak. I pamiętam, że zastanawiałam się, czy dostanę kopertę 10, 12, a może 15, a raz tak czekałam chyba do 20, już byłam prawie załamana okresu. Także no, sytuacje są różne, oczywiście wszystko zależy od polityki danej, danej kancelarii. No, myślę, że najgorsze, co może być, to no, żeby w kancelarii jakby te zasady zgodne z zetyką, czy zgodne z zasadami prawa pracy nie były stosowane, mhm. tak? Więc ja jestem, ja, ja wychodzę z założenia, też zmieniałam pracę i pracodawców w przeciągu y, kilku lat y, wstecz, zanim założyłam swoją kancelarię i uważam, że jeżeli nie jesteś w stanie należytego w wynagrodzenia y, gdzieś wskazać, określić w umowie, jakiejkolwiek, czy to jest umowa mhm. o pracę, zlecenie, czy, czy B2B, no to ten... Y, ten pracownik, czy aplikant, czy prawnik prędzej czy później będzie szukał pracy. Więc to jest element, który no, najbardziej nas trzyma niestety w danej pracy, jeżeli ktoś jest zadowolony z zarobków, to nie będzie kombinował i szukał dalej. Więc uważam, że to jest niezwykle ważne i staramy się zawsze gdzieś okay. tam w tym temacie porozumieć z pracownikami. No dobrze. I jeszcze mam dla Ciebie teraz w tym momencie jeden z, nie wiem, czy to dobrze powiem, mitów, no ale dobrze, załóżmy, że mitów. Mówi się tak, że osoba, która ukończyła prawo i nie idzie na aplikację, to tak naprawdę troszeczkę się marnuje. No bo będąc tylko prawnikiem, a nie mając aplikacji, no mm. trochę tak jakby brakuje tego czwartego koła. Takie mm. poruszanie się trochę na, na trzech, no niby fajnie też gdzieś się dojedzie, ale prędkości aż takiej nie rozwinę. Zgodziłabyś się z tym? Osobiście tak, uważam, że jak poszło się na prawo, wybrało taki kierunek, no to fajnie skończyć tę całą edukację. Cała edukacja, czyli mam na myśli właśnie wybór jakiejś aplikacji, niezależnie czy to będzie radcowska czy inna i ukończenie tego y, egzaminem i y, uzyskanie określonych uprawnień. To daje zdecydowanie większe możliwości. Chociaż y, biorąc pod uwagę to, ile jest na przykład, nie wiem, profili kont, y, tylko prawników, a ludzie nie mają jeszcze tej wiedzy, nie wiedzą, że prawnik to jest tylko prawnik, a nie osoba, która może na przykład cię reprezentować w sądzie. I oni sobie świetnie razem, oni się odnajdują, tak? No są na przykład prawnicy in-house, tak zwani, czyli prawnicy w spółkach, tak, w firmach i oni gdzieś tam wewnętrznie to analizują, te przepisy prawa, pomagają na bieżąco rozwiązywać jakieś problemy prawne i to też jest dla nich ok. Ja osobiście uważam, że jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i fajnie tą ścieżkę zawodową, Skończyć, ale wiem, że są osoby, których nie wiem, którzy po pięciu latach studiach stwierdzi, to nie jest to i działają mhm. zupełnie w innych branżach. No i osoba, która, na przykład, nie wiem, skończyła dodatkową informatykę i zajmuje się stronami internetowymi, ona też może się tytułować, że jest prawnikiem, no bo skończyła te no studia. Tak, tak. No ale gdzieś nie praktykuje, a nie umówmy się, że jak ktoś nie praktykuje i nie ma na co dzień styczności z tym prawem. To gdzieś widać w trakcie i ma to ogromne znaczenie, bo raz, że się przepisy zmieniają, dwa orzecznictwo się zmienia, doktryna, więc jakieś tam wykładnie przepisów. No nie może być prosto, niestety przepisy są tak skonstruowane, mhm. ustawodawca nasz krajowy tak to określił, że bardzo często my nawet prawnicy mamy nie lada problem jak to zinterpretować mhm. albo w jakim kierunku iść. Gdyby wszystko było takie zero jedynkowe i proste, to byśmy nie mieli pracy, więc musiałabym się przebranżawiać. Także dobrze jest, jak jest. W każdym razie no ja uważam, że, że ta ścieżka jest niezwykle ważna i daje więcej możliwości. No, no. chyba, że pozostanie na, na uczelni zrobienie doktoratu. No to tak. to jest chyba jedna z tych dróg, To jest gdzie alternatywa, jest okay. tak. To jest alternatywa, no ale wtedy jesteś tak naprawdę teoretykiem. Prawa. Rzadko się zdarza, żeby ktoś był czynnym, nie wiem, adiunktem czy profesorem na uczelni, czyli teoretykiem mhm. prawa, jednocześnie działał e, bardzo czynnie w, w kancelarii. Oczywiście są takie przypadki, to nie jest wykluczone, przepisy tego nie zabraniają. Natomiast ja myślę, że jest taki pewien podział, że jedni to są praktycy, czyli to są właśnie wszyscy ci, którzy mają gdzieś kancelarię albo współpracują mhm. z kancelariami, no i teoretycy, czyli na uczelni, czyli bardziej dla studentów. Typ klienta. Który do ciebie przychodzi, to osoba, która wiadomo, no tam gdzieś ma jakieś problemy, no bo jak ktoś nie ma problemów, no to bez sensu, żeby miałby przychodzić do, do radcy prawnego. Także problemy, dwa, sytuacja, a trzy, po długim wstępie, a tak naprawdę mógłbym sobie to darować, zapytać wprost, częściej pojawiają się u ciebie mężczyźni czy kobiety? wiesz, co, nie prowadzę takich statystyk. Jest coś takiego, szczególnie widoczne w sprawach, na przykład rodzinnych, gdzie mówię, ten ładunek emocjonalny jest dość wysoki i ta potrzeba zaufania do drugiej osoby musi wystąpić. No, bez zaufania ta relacja na linii pełnomocnik klient mhm. nie wychodzi na dłuższą metę. Więc faktycznie jest coś takiego, że gdzieś na przykład kobiety się otwierają bardziej przed kobietami, a może mężczyźni przed mężczyznami. Ale to dziś jest moja mhm. e, opinia, mówię, statystyk na pewno takich nie prowadziłam. E, nawet ostatnio, ostatnio, czyli w okresie wakacyjnym miałam telefon właśnie na urlopie, bo prawnik od razu mówi, nie urlopuje się, tak? Odbiera telefony zawsze i wszędzie. No, 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 no. I właśnie usilnie mówiłam, że nie mam nie przez jeszcze dłuższy czas we Wrocławiu i dopiero mogę się spotkać wtedy i wtedy, a klientka mówiła, że no z polecenia ktoś polecał i bardzo mi zależy na tym, żeby to była pani, a szczególnie kobieta, więc ona już kładła nacisk na to, żeby Aha. to była kobieta widocznie i faktycznie no, na spotkaniu mi wyjaśniła, że, że gdzieś tam się krępuje, no to są czasem bardzo delikatne, e, trudne sprawy i ja absolutnie staram się zrozumieć taką sytuację, że ktoś po prostu nie chce się otworzyć przed mężczyzną, bo na przykład dany mężczyzna, aktualny małżonek ją skrzywdził, tak, więc ona ma zaufanie tylko do kobiet. Jest to zrozumiałe, tak? Mhm, Natomiast ja uwielbiam pracować z jednymi, i z drugimi, nie wiem, w firmach jest szereg mężczyzn we władzach, czy w zarządach i, i ta współpraca jest również, bym powiedziała, na bardzo fajnym poziomie, także nie mam, nie ja mam czegoś takiego, że lubię tylko współpracować z kobietami albo z mężczyznami. Nie? Absolutnie tak do tego nie podchodzę. Dobrze. Nie, bo tak się zastanawiałem tylko nad tym, która płeć częściej mhm. wychodzi o tę pomoc prawną. A często dostajesz telefony. Ja wiem, że prowadzisz swoją kancelarię, gdzie oczywiście porada prawna jest rzeczą odpłatną, mhm. ale często dostajesz telefony, że ktoś chciałby się poradzić, ale bezpłatnie. To wynika w trakcie rozmowy. I faktycz faktycznie my dostosowujemy też wynagrodzenia do sytuacji majątkowej, osobistej danego klienta. I tak jak powiedziałam, wynagrodzenie jest ważne, z kancelarii jest ważne, no bo prowadzę biznes, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby za tydzień zamknąć ten biznes. Mm -hmm. Natomiast y, myślę, że mam jakiś kręgosłup moralny i jeżeli ktoś zwraca się z prośbą o pomoc i jest naprawdę w takiej sytuacji trudnej, no to ja bez tej pomocy go nie zostawię albo y, tak ukierunkowuję, y, daję takie możliwości, chociażby nie wiem, z y, prowadzenia spraw z urzędu ze wskazaniem mnie, że da się to zrobić. Także mm -hmm. kwestia, y, myślę, że najważniejsze, co żeby to wybrzmiało, to nie bacie i nie próbować na własną rękę, nawet jeżeli tych środków się nie ma, bo nie wierzę, że nie ma prawników, radców czy adwokatów, którzy tej pomocy nie udzielą, mimo że ktoś, no, no nie stać kogoś na, na jakieś tam większe pieniądze, no bo umówmy się, sprawy postępowania w Polsce trwają bardzo długo i gdzieś tam ta złożona kwota jest spora, pewnie, bo to jest odpłatność za każdą czynność, a tych czynności może być kilkanaście albo kilkudziesiąt w trakcie mhm. całego postępowania. Więc tam globalnie ta kwota może i być wysoka. Natomiast, no mówię, najważniejsze to być szczerym, z pełnomocnikiem mhm. przedstawić tą sytuację. Też, no pełnomocnik nie zgubi, więc wyczuje, czy ktoś gdzieś tam nagina rzeczywistość i mówi nieprawdę celem uzyskania mhm. bezpłatnej porady prawnej, czy nie? No są też punkty bezpłatnych porad prawnych, ale to są w w zakresie oczywiście udzielanie porad prawnych. Jestem Najlepiej jest. mieć zaufanego pełnomocnika i szczerze podejść do tematu yy, i, i wtedy jak najbardziej taką pomoc można uzyskać. Nie chcę wypowiadać się za wszystkich, bo może ktoś powiedzieć, nie, tu nie jest punkt porad bezpłatnych porad prawnych mhm. i proszę wyjść. Natomiast zdarzało mi się tak absolutnie, że tych porad udzielałam nieodpłatnie z uwagi na właśnie sytuację mhm. majątkową i nie mam z tym problemu, tak, jeżeli założę sobie, że to jest y, ileś na, na, jakiś przypadek na ileś spraw, no to y, ja, nie wiem, nie zbiednię z tego powodu, mhm. a gdzieś raz, że zrobię dobry uczynek, dwa, no wydaje mi się, że ten zawód y, wymaga ode mnie przede mhm. wszystkim założenia, że muszę pomóc, a nie, y, a nie, żeby gdzieś tam tylko wyłącznie skupić mhm. się na pieniądzach. Też miałam, pamiętam na początku y, taką sytuację, że przyszedł pan z ulicy, to się bardzo rzadko zdarza, jednak mówmy, się, ale y, klienci głównie z polecenia przychodzą po latach, ale na początku pamiętam, jak otworzyłam kancelarię, to przyszedł ktoś z ulicy i, i taki starszy pan, i rzucił decyzję z usłu i mówi: odwołanie proszę mi napisać. Ja mówię: no, halo, halo, jesteś? <grym> to nie jest sklep, tu trzeba się umówić, bo to też ludzie tego nie wiedzą, tak? Ale trzeba zadzwonić, zapytać, żeby wiedzieć, czego się spodziewać, mm -hmm. właśnie jakie koszty z tym związane, y, co mam przygotować na takie spotkanie. No bo y, oczywiście porada może być tak zwana słuchanie kompleksowe na zasadzie pytanie-odpowiedź, ale chodzi o to, żeby tym klientowi pomóc. Więc najlepiej się przygotować tego spotkania, spotkanie, poprzez przedstawienie wszystkich dokumentów. No i ja właśnie mówiłam, że teraz nie, możemy się umówić wtedy i wtedy. Proszę przynieść takie i takie dokumenty, możemy porozmawiać. I, ale ja byłem w punkcie porad prawnych, powiedzieli, że to w piętna, 15 minut zajmie. Ja wie to proszę iść do, tej, <laughs> do tego punktu. I taki był zbulwersowany, pamiętam, trzasnął drzwiami i wyszedł. Ale to była taka jedna sytuacja, gdzie pewnie zapamiętam ją na długo. No raczej, raczej się tak nie robi, raczej gdzieś y, tam ma to swój schemat postępowania. Dzwonisz, pytasz, I umawiasz się i wtedy to wszystko ma ręce i nogi. Powoli będziemy zbliżali się do końca naszego podcastu, i na sam koniec zostawiłem temat, który no, rozgrzewa i mężczyzn, i kobiety czyli małżeństwo. Mhm. Powiedz, proszę, jak to wygląda w tych czasach, w których żyjemy? Dlaczego tak dużo no, małżeństw się rozpada? I jak przychodzą do ciebie osoby, które właśnie niedługo będą brały rozwód, to najczęstszą przyczyną tych rozwodów co jest? Statystyki i też doświadczenie kancelaryjne pokazują, że najczęstsze przyczyny to jest niezgodność charakteru. Zwykle się to wpisuje w pozwie czy To nie jest ładnie rozwód. nazwane. To jest ładnie nazwane. Y, y, tak i nie. To znaczy bardzo często gdzieś z biegiem lat małżonkowie dochodzą y, do wniosku, że mają inne, y, nie wiem, inny sposób myślenia na różne priorytetowe sprawy. Tak? No jeżeli jeden, nie wiem. Y, chce założyć rodzinę i y, mieć dzieci, a drugi nie, no to coś tu nie jest spójne, tak, więc oni już się w tych kluczowych takich elementach nie zgadzają. Kolejny, kolejna przyczyna to jest, są zdrady, to, to dość częste i przemoc fizyczna, psychiczna, najczęściej gdybym miała takie okoliczności wskazać to, to faktycznie mhm. i w kancelarii jak przychodzą do mnie klienci również te zdrady, no a jak nie ma, coś, nie ma konkretnego powodu, to faktycznie idzie się w kierunku niezgodności e, charakteru. Natomiast, jeżeli te wszystkie więzi emocjonalna, e, czyli duchowa, ekonomiczna i fizyczna ustały, no to zapewne e, i nie będzie żadnych sprzeciwów ze strony przeciwnej, to zapewne sąd orzeknie ten rozwód. Tak? Pytanie, e, jak ukształtuje. Ten stan między jedną a drugą stroną, to znaczy, jak ukształtuje kwestię orzeczenia o winie bądź bez orzekania o winie. Jeżeli są małoletni dzieci, to pytanie, czy w jaki sposób ukształtuje władzę rodzicielską, mm -hmm. kontakty z małoletnimi dziećmi, czy chociażby alimenty. Tak? To są elementy obligatoryjne pozwu i jak najbardziej w przypadku dzieci trzeba je określić. A jak to jest właśnie ta sprawa z orzeczeniem winy? Jeżeli dochodzi do rozwodu według sądu, winny jest mężczyzna, to jak to się przekłada później na jego życie? czy choćby finansowe kontaktu z dziećmi, jeżeli takie występują? Jak to jest dokładnie? Znaczy to zależy, tak? To jest szereg różnych okoliczności, które wpływają na dane orzeczenie i ukształtowanie tej sytuacji. Oczywiście musi być materiał dowodowy, z którego wynika, że dany, dana strona, dany małżonek jest wyłącznie winnym rozpadowi małżeństwa. Jeżeli to wykażemy i faktycznie w tym kierunku sąd pójdzie, to zawsze można ubiegać się o alimenty na tego małżonka. Ale to musi być jeden wyłącznik łączny winny rozpadowi. Natomiast no, jest też możliwość bez orzekania o winie i zdarza się tak, nawet bym powiedziała, że w miarę często, że strony, które gdzieś tam racjonalnie podchodzą do tematu, chcą uniknąć stresów, napięć i wydłużonego postępowania, no bo umówmy się, ale przy orzeczeniu o winie i wykazaniu tej winy przez jednego małżonka, to materiał dowodowy musi być przeprowadzony i to znacznie wydłuża nam postępowanie, mm -hmm. tak? Więc jeżeli ktoś Chcę uniknąć takiej sytuacji. I w miarę strony są dogadane co do roszczeń, no to sytuacja jest prosta i, i tak naprawdę określamy pozostałe elementy sporne bądź nie w zakresie właśnie chociażby małoletnich dzieci. Mhm. Natomiast jeżeli jest wyłączna wina jednego z małżonków, mam na przykład taką sytuację, że właśnie dochodzi do zdrad i ten rozpad małżeństwa wynika właśnie z tej sytuacji, tej niewierności męża, bo on i z kochankami, i z agencjami towarzyskimi miał przez lata do czynienia, no to y, zawsze pytam klienta, czy nie chce w tym kierunku iść, bo gdzieś tam ko w konsekwencji mogą być y, pozytywne skutki dla tego małżonka, tak, no mhm. bo on nie jest, on nie, nie jest niczemu winny rozpadowi, on, y, ta druga strona nie ma nic do zarzucenia, na przykład y, tej drugiej stronie, a mimo wszystko to małżeństwo się rozpada, więc mhm. tutaj rozwiązaniem jest chociaż żeby y, ubieganie się o alimenty na tego małżonka. Natomiast jeżeli mm, w miarę małżonkowie są do gadania, albo tylko element jest sporny w postaci wysokości alimentów, bo w praktyce to niestety tak wygląda, tak. Czyli a, na zasadzie chcemy to szybko, przez to szybko przebrnąć, no ale druga strona, y, z doświadczenia mogę powiedzieć, że niestety ojcowie dzieci, no kłócą się i spierają Aha. co do kwoty tytułem wysokości alimentów należnych na małoletnie dzieci, tak? okay. y, I zawsze dla nich jest za dużo a zawsze dla drugiej strony za mało no bo chodzi o usprawiedliwione hmm. potrzeby dziecka i to też tak jak przy każdym postępowaniu sądowym niezależnie czy sprawa rodzinnego opiekuńczego czy innego wszystko sprowadza się do materiału dowodowego i teraz pytanie czy wykażemy te usprawiedliwione potrzeby małoletniego czy wykażemy że drugą stronę na to stać tak bo to hmm. muszą być Możliwości i zarobkowe i majątkowe, no bo sytuacja taki przykład, ktoś jest na przykład z zawodu, nie wiem, prawnikiem czy lekarzem, tak, czyli okay. zawody, gdzie no zarobki są powiedzmy dość wysokie, a na przykład pracuje w jakimś sklepie i ma znacznie poniżej tej kwoty powiedzmy uśrednionej, tak, więc bierze się pod uwagę jedno i drugie. Nie wystarczy tylko to, co ma gdzieś tam w dokumentach. Oczywiście mm -hmm. jest to kluczowe, natomiast też mają, mają znaczenie te wszystkie inne elementy i biorąc jakby pod uwagę wszystko, ustala się. Się, y, chociażby tę kwotę. A czy zdrada w związku małżeńskim to już jest bezapelacyjne przegranie rozwodu i orzeczenie winy będzie na osobie, która zdradzała? Ulubione zdanie prawników, to zależy. To zależy, co mamy, mm. jaki mamy dowód potwierdzający ten no stanowisk. Nie, nie wystarczy okoliczność, że my sobie tak twierdzimy w nie, 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 Czyli jest jakaś na przykład dokumentacja Dokładnie. fotograficzna, albo nie wiem, wyciąg z monitoringu, czy no, tam. Jest 100% detektyw, nagrane. Tak? Jest 100% co, co nagrane. Y, no to, to przeważnie w takich sytuacjach mówię przeważnie, mm. no, bo też zależy, co druga strona jak działała, czy jest taka krystaliczna, biała, czy też gdzieś miała mm. y, y, jakieś tego typu epizody. No, to przeważnie w takich sytuacjach to orzeczenie o winie wyłącznie wszystkiego jest, jest orzeczone. Tak? Więc no to już jest taki dowód potwierdzający tę okoliczność. Mm -hmm. I tak naprawdę orzecznictwo pokazuje nam, że chociażby takie zdrady gdzieś od lat, niejednorazowe, no są, stanowią jakby podstawę do orzeczenia tej winy. A myślisz, że znalazłby się taki radca i taki adwokat, który wybroniłby takiego. Takiego osobnika, żeby nie nazywać konkretnie płcią, mhm. z takiej sytuacji. Mhm. Na przykład tytułując to tym, że była pewna nie wiem, niezgodność charakterów, dana osoba była zaniedbywana, w ogóle nie zwracana uwagę, nie w ogóle nie spędzali ze sobą czasu. Mhm. Powiem w ten sposób. W sprawach stricte prawnych czy, czy w sądzie nic nie ma pewnego, tak? Czyli jak masz problem prawny to znajdź dobrego prawnika, a wynajdzie ci taki, może no, nie no, przepis, no, 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 no bo no. przepisy są jasne, ale znajdzie ci takie rozwiązanie, które albo cię z czegoś wybroni, obroni, albo y, gdzieś y, ukształtuje tą twoją sytuację prawną y, lepiej, tak? Y, nie wiem, jest temat na opinię prawną i znajdziesz y, kilkoro radców prawnych i każdy swoje, może nie rozwiązanie, ale argumenty podatakie, i teraz pytanie, które będą najlepsze w danej sytuacji, w danym stanie faktycznym. I y, przenosząc to na ten grunt prawa rodzinnego, nie mówię, że nie, bo wystarczy, że będzie pełnomocnik pasywny albo w ogóle nie będzie pełnomocnika y, i oczywiście no, no jest ta zdrada i tak dalej, ale drugi będzie szedł w kierunku, że no, druga strona też nie była y, taka y, krystaliczna i bez zarzutów i tak dalej, y, i wręcz może nie wiem psychicznie doprowadziła do takiego stanu, to są już takie na, na wyrost pewnie no, ja teraz wiem, twierdzenia, ja mówiła, ale tak ogólnie mówiąc uważam yy, i to w naszym zawodzie widać, że wszystko zależy od argumentacji, którą poda pełnomocnik, dlatego bardzo ważne jest to, żeby tego pełnomocnika znaleźć, który ma doświadczenie w tych sprawach, bo akurat w, szczególnie w, prawach, w prawie rodzinnym i opiekuńczym yy, istotne jest yy, to doświadczenie procesowe mm -hmm. i ta praktyka yy, sądowa, tak, bo yy, teorii to się każdy nauczy, ale tutaj Trzeba wiedzieć, w jakim kierunku iść, wie, wiedzieć, kiedy zareagować, kiedy wstać, coś dopowiedzieć, mhm. albo kiedy, nie wiem, przemilczeć i tak dalej. Więc tu, tu ma to znaczenie i myślę, że nawet w takich trudnych sytuacjach zero-jedynkowych, z pozorów wydawało się przegranych z góry, może się tak odwrócić sytuację do góry nogami, że na przykład będzie orzeczenie mhm. bez, bez orzekania winy, tak, z jednej i z drugiej strony. Jest to absolutnie możliwe. No i ostatni już temat przed nami chyba nie taki długi jakby się wydawało. Chciałbym, abyśmy pogadali o dobrach, które tak bardzo ładnie to się mówi, dobra nabyte w trakcie małżeństwa są dobrami wspólnymi. Mhm. No i teraz jak to wygląda ta sytuacja, bo bardzo często widzę w różnych gazetach, że i to teraz mówię, to też nie jest przykład Specjalnie pokazujące, że tylko tak jest, tylko bardzo często tak się po prostu słyszy i też się bardzo często tak mówi, że jak jest na przykład starszy mężczyzna, bardzo, bardzo bogaty i teraz jest młoda kobieta, i wszyscy ludzie, którzy obserwują to z ekranów swoich smartfonów, patrząc na tą parę, mówią oczywiście o tym, że ta pani jest, mówiąc szczerze, tylko dla, dla tych pieniędzy. Biorą ślub. No i teraz jak to jest? To chodzi do rozwodu. Ile tej pani już po tym rozwodzie przysługuje? No przecież chyba nie 50%, no bo mhm. jako jeżeli oni byli rok, no załóżmy, no to, to chyba tylko te pieniądze, które udało im się wspólnie, już nie chcę mówić, że jemu mhm. e, zarobić jakąś określoną sumę. Znaczy tak, trzeba oddzielić dwie sprawy. Co do zasady rozwód jest przeprowadzany odrębnie, aniżeli podział majątku. Bo mówimy teraz o temacie podziału majątku, czyli co po rozpadzie mhm. małżeństwa i co z tymi właśnie dobrami e, gdzieś tam zgromadzonymi w trakcie małżeństwa czy przed. Zasadą jest, że majątek zgromadzony do związku małżeńskiego jest majątkiem osobistym i nie wchodzi w skład majątku, wspólnego małżonku. Z zasady małżonkowie zawierają związek małżeński, mają tak zwaną wspólność majątkową małżeńską. Chyba, że i tu są te wyjątki, które <laughs> prawnik zawsze wskaże. Chyba, że e, doszło do zawarcia pomiędzy małżonkami e, umowy, tak zwanej intercyzy, czyli umowy ograniczającej, wyłączającą no, to, to, wspólność. Tak? Więc to wszystko zależy od danego przypadku. No bo może się zdarzyć, e, i śmiem twierdzić, że te przypadki, o których mówisz e, z gazet, gdzie jednak e, no, jest jedna strona. E, z dużym, powiedzmy, majątkiem, tak, osoba gdzieś tam rozpoznawalna, znana yy, i młodsza kobieta, no bo to schemat jest zazwyczaj właśnie no, taki. No taki dokładnie jest. No to gdzieś pewnie to jest szereg prawników gdzieś tam zabezpieczyło daną stronę, tak? No, rzadko się zdarza, żeby było takie w stuprocentowe zaufanie i brak tych zabezpieczeń, no bo umówmy się, intercyzja jest formą zabezpieczenia na wypadek rozpadu małżeństwa, tak? To jest wtedy dzielony majątek na ten osobisty i wszystko, co się zgromadziło. Albo można, nie wiem, ograniczyć, że od tego i tego dnia albo tylko część składników majątkowych wchodzi w wspólność, a część nie. Wszystko zależy, jak sobie strony tu no Ale pójdźmy określam. tak standardowo. Mhm. Zawierają związek małżeński. On ma 10 milionów złotych mhm. na koncie. I mhm. to już jest jego cały majątek. Mhm. I teraz tak. Przez rok małżeństwa mhm. zarobili milion złotych. Mhm. Rozpłacasz. No, no powiedzmy, że wspólnie. Mhm. Po prostu to małżeństwo wygenerowało dochód mhm. w postaci miliona złotych. No i dochodzi do rozpadu. Mhm. To oni się dzielą tym milionem. Co do zasady tak, co do zasady tak, chyba, że druga strona, która na przykład na tym rachunku bankowym te środki ma, wykaże, że to jest tylko jego majątek osobisty, tak? Bo mhm. na przykład, nie wiem, e, miał darowane przez e, matkę ojca, tak? No cokolwiek, no już to teraz tak rozumiem, wymyślam na szybko. Natomiast e, co do zasady faktycznie w Polsce e, dzieli się porówno ten majątek wspólny, e, wspólny tak. I to, I to, to, to dotyczy przedmiu, środków zgromadzonych na rachunku, to dotyczy nieruchomości. Tak, 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 no, oczywiście. oczywiście w takim podziale majątku to jest wielowątkowe. To nie, nie da się też powiedzieć tak zero jedynkowo, pewnie byśmy mogli rozmawiać mm -hmm. przez kolejne dwie godziny. Natomiast w takiej sprawie o podział majątku y, określa się, kto jaki miał wpływ na na przykład zwiększenie tego majątku, mm -hmm. albo kto właśnie przekazał jakieś swoje darowizny, albo kto więcej, za, y, znaczy kto, kto wynagrodzenie miał takie akurat y, to może najgorszy przykład, ale jakby sprawdza się co w skład jakie są składniki tego majątku wspólnego, co jest do podziału i ewentualnie dzieli się z obowiązkiem spłat jednego bądź sprzedaje się na przykład nieruchomość i porówno się dzieli. No rzadko w polskim systemie prawnym jest tak, że dzieli się nieporówno. To już naprawdę muszą być sytuacje jakieś newralgiczne, na przykład nie wiem, rozpad z orzeczeniem o winie wyłącznie jednego z małżonków i gdzieś tam iść w kierunku przy podziale majątku o tym, że faktycznie tylko on był winny temu rozpadowi. Nie wiem, przez lata miał uzależnienie od hazardu, fonił ten majątek mhm. i tak naprawdę gromadziła tylko małżonka. No mogą być takie sytuacje, więc wtedy, wtedy ewentualnie idzie się w kierunku nierównego podziału, ale to są, mówię, bardzo, bardzo mhm. rzadkie sytuacje. Raczej co do zasady jest to 50-50, czyli 50 na 50. No ale tak strasznie często właśnie się o tym mówi, że mhm. te, te młode dziewczyny zawierają związek małżeński z starymi, Trzeba starszymi osobami, no i później, kurczę, chcą się dorobić. A przecież to wszystko można w taki sposób zabezpieczyć i też podejrzewam, że takie goście, którzy mają naprawdę no, niebagatelne majątki, to oni o tym doskonale wiedzą. Jak to robić i przecież... Tak, no... no myślę, że wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy gdyby no starszy pan, nie wiem, 60-50-letni, bo nawet i starsi są, no w mm. tym wieku, tak, który nie miałby zgromadzonego tego majątku i nie miał takiej pozycji społecznej, zawodowej, yy, czy, czy nie był tak rozpoznawalny, czy, to czy faktycznie by zainteresował tę kobietą? To nie jest do mnie pytanie, bo ja akurat takiej sytuacji z bliskiego otoczenia gdzieś nie znam. Przyglądam się temu i zastanawiam się, czy to faktycznie jest miłość, czy to gdzieś jest jakiś interes. Myślę, że interes Teraz po jednej i drugiej stronie, tak mówiąc y mm -hmm. szczerze. Y no, myślę, że jedna i druga strona jest zadowolona z tego układu. Y na no, może gdzieś tam ta miłość w tle występuje i wierzę w to ogromnie jako mm -hmm. zwolenniczka y takich y związków, że, że jednak jest. Natomiast, jak patrząc tak prosto, pragmatycznie, no to, to, y to pewnie jest to jakiś swego rodzaju, gdzieś tam układ, który tak. odpowiada jednej i drugiej stronie. No, Starszy pan ma młodą kobietę, kto by jej nie chciał mieć. Niestety wszyscy się, wszyscy się gdzieś tam starzejemy, dojrzewamy, więc no, tutaj ta różnica wieku pewnie dla niego ma znaczenie. I na odwrót no, ta kobieta gdzieś jest gdzieś ma fajne życie i zabezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka. No nie wiem, jakie jest myślenie mówię. Nie mam takiej sytuacji nie, u siebie nie, na podwórku. Nie, nie, nie. Ale, ale jest to ciekawy obraz i myślę, że ktoś powinien się tym zająć jakąś książką. Tym no. napisać tak, st od strony bardziej nawet nieprawniczej, tylko psychologicznej. A przykładów myślę, że można byłoby... Wskazać dużo. Wskazać zdecydowanie <gry> dużo. Tak, no ciekawe, ciekawe, ale mówię, ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy gdyby ta osoba nie była rozpoznawalna i nie miała tego, co ma, czy też by wzłudzała takie zainteresowanie. Mam nadzieję, że tak, ale ja obawiam wiesz. się, że jednak... Niestety no właśnie, nie. i teraz dochodzimy trochę do tej, do tej rzeczywistości, mhm. która wygląda tak, a nie inaczej. I tytułem końca jeszcze kiedyś ja się na przykład zastanawiałem nad tym, dlaczego znani ludzie wiążą się tylko ze znanymi osobami. Mhm. I kiedyś sobie tak, sobie nie mogłem w ogóle dojść do żadnej konstatacji. Mówię, mhm. że no Boże, tak specjalnie wybierają. A później. Mm, Przeczytałem czy też usłyszałem od jakiegoś aktora, że taka osoba, która zwiąże się równie ze znaną osobą, wie na co może sobie pozwolić. I wie też o tym, że taka osoba, załóżmy z ulicy, ma bardzo dużo rzeczy, które mogą zaszkodzić tej drugiej. No bo mhm. w tej sytuacji, konkretnej, jednak ten. Nazwijmy to ładunek rozpoznawalności, mhm. ładunek y, wiedzy o tej osobie y, w różnych źródłach informacyjnych jest o wiele, wiele wyższy. Mhm. No i trochę tak popatrzyłem na to z boku, mhm. myśląc, że no cholera jest to jednak prawda. I może ten argument y, jest argumentem słusznym. Czy znaczy nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale. Ja z kolei z własnego doświadczenia uważam, że fajnie jak pary się gdzieś łączą z podobnych branż. Nie mówię takich sam, samych, ale gdzieś podobnych, bo one siebie rozumieją nawzajem. Mhm. Ta grupa, o której ty mówisz, to jest w ogóle. Yy, Raz, że nie znam takich osób w bliskim otoczeniu, nigdy nie poznałam. Nie wiem, czym się kierują, parując się. Natomiast, patrząc na te wszystkie tytuły gdzieś tam gazet, takich ogólnopolskich i tak dalej, to mam wrażenie, że tam jest po prostu permanentna wymiana między tymi mhm. celebrytami. Nie wiem, czym się kierują. No, Jednemu to będzie odpowiadało, drugiemu co innego. Jedni lubią rutynę i coś stałego, cyklicznego i wtedy czują się bezpiecznie, a inni lubią szaleć. No i nic znam do tego na tej zasadzie, tak? Więc podchodzę do tego na zasadzie, niech każdy robi sobie tak, żeby być szczęśliwym. Mnie osobiście to nie odpowiada, nie. Ale, ale mówię, niech każdy sobie robi jak chce. Z punktu psychologicznego myślę, że to jest temat bardzo ciekawy. Bardzo, Gdybym bardzo. była psychologiem, to nie wiem, czym no. nawet się tym nie zajęła. <laughs> no chyba muszę też, o, może właśnie z jakimś psychologiem porozmawiać. Marto. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję za, za dzisiejszy podcast. Było bardzo miło, było dziękuję. przede wszystkim bardzo, bardzo merytorycznie. Dużo aspektów tego prawa poruszyliśmy, no i mam nadzieję, że ten podcast dotrze do jak największej grupy odbiorców, żebyśmy z tym prawem. Jak na samym początku szli w e, powiedziałem, szli świat <laughs> i nie byli e, na bakier, gdzie sama stwierdziłaś, że Polacy tak na bakier nie są, ale mm. można tę wiedzę z każdym kolejnym dniem doskonalić. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, my spotkamy się normalnie w środę i normalnie w niedzielę e, o godzinie 18. .00. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dawajcie znać, co o tym podcaście sądzicie i jeżeli macie jakieś propozycje do wystąpień innych osób, to również możecie napisać. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w każdą środę i niedzielę o 18.00 i pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.